Teraz rzecz równie ważna. Mówiłem już o planach powołania i powołaniu Polskiej Grupy Górniczej. Bardzo dobrze. Ale najważniejsze jest to, żeby nowy rząd, żebyśmy my wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że strategicznym interesem Polski jest utrzymanie energetyki węglowej. Tak, utrzymanie energetyki węglowej, a więc nie danie sobie wmówić tych niemądrych stwierdzeń na temat globalnego ocieplenia, na temat emisji dwutlenku węgla, etc., etc. Walka z unormowaniami unijnymi prowadzącymi do tego, co tak modnie nazywa się dziś dekarbonizacją Polski i ukazanie polityków, którzy odpowiadają za to, że taka zapaść dotyka dziś polski przemysł węglowy. Oczywiście mamy dekoniunkturę na rynkach, ale rzecz najważniejsza to pewien system, w którym gniecione jest polskie górnictwo i polskie kopalnie. To jest istotne, dlatego że przypomnę, politykiem, który najmocniej forsował zamianę energetyki węglowej na energetykę gazową, był Waldemar Pawlak z PSL-u. Przypadkowo również ten polityk odpowiada za podpisanie najbardziej niekorzystnego kontraktu długoterminowego na dostawę gazu z Rosji. Budowa energetyki gazowej to coraz mocniejsze uzależnianie Polski od dostaw z Rosji. Sami Państwo przemyślcie, czym to skutkuje. Dlaczego nigdy nikt Waldemarowi Pawlakowi nie postawił twardych pytań, mówiących, jak to jest, że chciał Pan wygaszania energetyki węglowej i zastępowania jej energetyką gazową, czyli, mówiąc krótko, wygaszania polskiej niepodległości i suwerenności energetycznej na rzecz całkowitego uzależnienia od dostaw rosyjskiego gazu. To bardzo przejrzysta sytuacja i dziś nie dajmy sobie wmówić, że Polska emituje zbyt dużo dwutlenku węgla, bo Niemcy emitują tego 4 razy więcej. Jakoś nikt nie mówi, że Niemcy są antyekologiczni. Niemcy utrzymują swoją energetykę węglową, my dążymy do tego, żeby ją eliminować. Nie remontujemy dzisiaj bloków energetycznych w istniejących elektrowniach węglowych. One są na skraju już technicznej śmierci. Nie budujemy nowych inwestycji energetyki węglowej. Czym to się skończy? Tym, że Polska leżąca na czarnym złocie, Polska potencjalnie mogąca być niezależna energetycznie, będzie miała niedostatki prądu i będzie całkowicie uzależniona od dostaw gazu z Rosji. Myślę, że już jaśniej tego się nie da wyłożyć. Naturalnie oczywiście wszyscy sami sobie wyrobicie Państwo pogląd na tą sprawę, ale jest to rzecz niesłychanie ważna.